No więc siema, dawno mnie nie było. Tak pomyślałem, że może bym coś nagrał w końcu po takim czasie, po tylu latach. Nie wiem, czy się tak zmieniłem, czy wyglądam tak samo. Jest trochę inne tło, bo mieszkam w innym miejscu. Mam niestety do dupy internet. Mam jedynie 1 mega uploadu, co nie pozwala na zbyt dużo, ale... A pozwala mi wrzucić filmik na YouTube. I tak sobie pomyślałem, kurde, wrzucacie te komentarze, że dalej nie nagrywam, a ja mam ochotę coś nagrać. Po tym całym czasie w końcu bym coś nagrał. I jest parę gierek, które myślę nagrać, może was zaskoczę, może... No na pewno was zaskoczę, no nie wiecie co chcę nagrać w końcu, do no, elo. Elo, yo. Elo. A to jest dziwne, po takim czasie, kurde. To jest... Ile to już? Ponad prawie 2 lata nie nagrywałem, nie? Czy rok? Tak czy siak już minęło dużo czasu, odkąd nagrywałem ostatnio. No niestety nie ma szans na streama, to odpada, to po prostu... To przy tym internecie nie jestem w stanie, to nie o to chodzi nad, że mi się nie chce, czy nie mam czasu, po prostu... Internet mi nie pozwala, lecz nagrywać mogę. Mam parę fajnych pomysłów, mam ochotę je zrealizować. Też mi was trochę brakuje już po tym czasie, no też nie ukrywam. Miałem najlepszych widzów w końcu. Chyba najwierniejszych, no bo skoro piszecie mi dalej komentarze, to ja się nigdy czegoś takiego nie spodziewałem, że naprawdę, że będziecie dalej po takim czasie chcieli, żebym ja nagrywał. Mam ochotę to zrobić. To w końcu mam. Długi czas nie chciało mi się, miałem bardzo dużo na głowie, bo skończyłem college, teraz studiuję na uniwersytecie, zacząłem pracę nową, przez rok w sumie pracowałem na pełny etat, teraz wróciłem na studia. Pracuję na pół etatu tam, teraz dalej. Zmieniłem godziny pracy. Ale to mi nie pozwalało na dużo czasu. Teraz mam troszkę lepiej z czasem. I może nie będą odcinki codziennie, bo tak naprawdę kiedyś to było to, co mnie wypaliło, szczerze mówiąc. Bo starałem się cały czas tylko streamy, nagrywki, dzień w dzień w dzień. I trochę mnie to zmęczyło jednak. No, trochę za dużo tego było i musiałem jeszcze uczyć się wtedy. Miałem dużo rzeczy na głowie, tak czy siak, ale teraz jest troszkę lepiej. Chęć do nagrywania wróciła. Mam nadzieję, że tam chociaż będzie te 5 wyświetleń na tych filmikach, to tam nie spodziewam się za dużo, no jednak. Jednak ten kanał mój nie był jakiś, no nie oszukujmy się, miałem 300 widzów. Tam było na niektórych filmach po 200-300 wyświetleń, ale to nie były rewelacyjne liczby. I to tak naprawdę to motywuje, więc jeśli wrócę i będę nagrywał, to ja wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy, może będą wyświetlenia, może nie będzie wyświetleń, może będziecie chcieli oglądać. Wiem, że paru z was na pewno będzie chciało, to w sumie wy tak naprawdę mnie do tego zachęciliście tymi komentarzami, no bo kurde, ja patrzę, tu są komentarze teraz, pod koniec 2020, mówiąc o tym, czy nagrywam, czy żyję, to... Dalej pamiętacie mnie, dalej ten, to jest po prostu wow. Dla mnie to jest aż po prostu, no tutaj się cieplutko robi. No co ja wam powiem? Jeśli chodzi o mój wygląd, nie wiem, czy się zmieniłem, czy nie, czy wygląda tak samo. Wiecie co dalej jest wasz Maciu, którego lubiliście, czy już nie jest. No trochę życie zmienia ludzi, ale chyba się tak nie zmieniłem, no chyba jest ten, chyba jest to samo. Tak czy siak. Jeśli ten odcinek, jeśli oto ten update wejdzie na YouTube'a dzisiaj, no to chyba wezmę się do nagrywania, bo już OBS ściągnięty. Dźwięk nie wiem, czy będzie dobry, bo mam takie trochę problemy z mikrofonem. Używam teraz tego ze słuchawek, który wydaje mi się, że działa lepiej niż mój Blue Snowball, który taką jakość miał teraz do dupy po tym czasie, jak patrzę na to. No nie jest zbyt rewelacyjne. Światła też nie mam najlepszego, w sumie nie jest tak źle. Mógłbym jeszcze, bo ja tutaj mam przy sobą okno i mam zasłony zasłonięte. Ja mógłbym to odsłonić i będzie lepsze światło. Więc technicznie mógłbym tak zrobić. Może dodam do tego jakąś muzyczkę i ten będzie, wow, kurde, mistrz montażu, super, super montaż, nie? Ale zobaczymy, no bo kurde, YouTube teraz mi się wydaje taki... Taki, w którym brakuje Macia, a więc... Walić to, wrzucam to. Zobaczymy się w jakimś odcinku, prawdopodobnie. No mam nadzieję, że niektórzy się cieszą. Może niektórzy się nie cieszą, nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy się wkrótce.